Witam Was w 68 odcinku na poboczu, w którym jak zwykle postaram się podsumować najważniejsze motoryzacyjne wydarzenia ubiegłego tygodnia. Dziś m.in. o rekordzie Porsche, projekcie Nissana GT-R oraz specjalnej edycji Fiata 500. Zaczynajmy! Na początek Porsche i nowy rekord północnej pętli Nürburgringu pobity przez Timo Bernharda za kierownicą Porsche 919 Hybrid Evo. Pokonał on ponad 20 km toru w czasie 5 minut 19 sekund i 55 sekundy, co daje średnią prędkość na poziomie 233 km na godzinę. Naprawdę niesamowity rezultat. Gdzieś tu w rogu znajdziecie odnośnik do materiału wideo z kokpitu Porsche, a warto jeszcze wspomnieć, że poprzedni 35-letni rekord został pobity o 51,5 sekundy. Pozostajemy przy szybkich samochodach. Z okazji 50. urodzin Nissana GT-R oraz 50. rocznicy powstania firmy Ital Design powstał specjalny model Nissan GT-R 50 by Ital Design. Muszę przyznać, że nigdy nie byłem fanem tego sportowego modelu od japońskiej marki, ale przyznaję, że ta wersja robi robotę. Całość oparta jest o GT-R Nismo z 2018 roku i mimo tego, że ta jakże charakterystyczna bryła została zachowana, wydaje się, jakby każda kreska została narysowana od nowa. Z przodu widzimy wąskie LED-owe światła, z tyłu zaś okrągłe, puste w środku pierścienie, do tego szary lakier z złotymi akcentami i 21-calowe felgi. Pod maską znajdziemy silnik V6 o pojemności 3,8 litra i mocy 720 koni mechanicznych. Nissan GT-R 50 by Ital Design zadebiutuje w Europie już w sierpniu. Kolejny model i kolejna rocznica, tym razem chodzi o 60. urodziny pierwszej edycji specjalnej Fiata 500. Chodzi o model 500 Jolly, czy też Spiaggina. Teraz Pininfarina wraz z Garage Design stworzyli nową Spiagginę. Całość zdecydowanie nawiązuje do stylu retro, widzimy dwukolorowe wykończenie nadwozia, błękitno-niebieskie, do tego piękne felgi, kilka chromowanych akcentów oraz drewniane wykończenia. Przechodzimy do ostatniego modelu i podobnie jak Fiat 500 ma on nieco historii w tle. Chodzi oczywiście o prawnuka Volkswagena Garbusa, czyli model Beetle. Obecnie produkowany ma już swoje lata, gdyż bazuje na platformie Golfa 6. Zbliża się więc wielkimi krokami kolejna generacja i niewykluczone, że oprócz w pełni elektrycznej wersji zyska również parę drzwi, co bez wątpienia wpłynie na jego ergonomię i komfort użytkowania. Czy te wszystkie przewidywania się sprawdzą, okaże się w przeciągu 2 lat. Na dziś to było na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do oglądania innych materiałów na naszym kanale, subskrybowania, klikania w dzwoneczek i do zobaczenia za tydzień. Cześć!